chyba mało, więc ja też będę tych pytań był w zasadzie dwa, więc będę starał się być zwięzły. Cóż, na pytanie o to, czemu z lewicy, czemu z Solidarności nie wypączkowała dobrze zakorzeniona społecznie i wpływowa i trwała partia lewicowa. To ja myślę, że znaczy, nie mam za bardzo do dodania nic ponad to, co już gdzieś tam wiemy z różnych ustaleń różnych badaczy. Zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, że Solidarność w roku 87, 8 czy 9 to już nie jest ta Solidarność w roku 81 i 80. To jakby już nie jest masowy, spontaniczny, oddolny, posiadający robotniczą bazę ruch społeczny. Tak? Jakby cały mechanizm przemian gdzieś tam dokonuje się trochę na zewnątrz aktywności społeczeństwa, tak? Raczej w postaci porozumień. I w tym sensie wydaje mi się, że jakby Solidarność nie była w stanie wygenerować ta ze Sługowych lat 80. wytrakiwszy rozpęd, a z drugiej strony mając przetrącony kręgosłup po stanie wojennym, po prostu nie była w stanie wygenerować jakby takich mocy społecznych, które pozwoliłyby na ukształtowanie się jakby realnej, lewicowej, ale nie postkomunistycznej alternatywy, tak? Jakby tutaj tych możliwości było za mało. Oczywiście dodać do tego należałoby jeszcze dwa elementy. Po pierwsze, szereg działań prowadzonych jeszcze w Sługowym PRL-u obliczonych na to, żeby torpedować inicjatywy jakby rodzące się PPS i tutaj jakby sporo już na ten temat wiemy. No z drugiej strony też nie trudno było torpedować inicjatywy, które cały czas jakby w momencie, kiedy się zaczynały, mieściły się w jednym dużym pokoju w mieszkaniu, tak? No to cały czas były inicjatywy polityczne rozgrywane przede wszystkim w kręgu opozycyjnej elity, nie posiadające i mające problem ze zdobyciem jakiegoś rzeczywistego społecznego zakorzenienia, a po drugie po prostu wiatr historii miał trochę chyba nie w tą stronę. Pamiętajmy, że przełom lat 80. i 90. to jest okres triumfalnego pochodu z jednej strony neoliberalizmu, a z drugiej strony konserwatyzmu i jakby pewien taki systemowy kontekst, tak? czy ogólnoeuropejski, a nawet ogólnoświatowy tutaj na pewno nie sprzyjał, a raczej torpedował takie próby tworzenia autentycznej, niepostkomunistycznej socjaldemokracji. I króciutko na te jakby połączone pytania o to, czy przyszłość ma lewicę i czy lewica ma przyszłość. Myślę, że to jakby każdy z nas gdzieś tam sobie w duchu musi rozstrzygnąć. Natomiast czy lewica ma przyszłość, to zależy tylko od lewicy, tak? To już minęły te czasy, kiedy wierzymy, że historia jest po naszej stronie i albo my zakaszemy rękawy i weźmiemy się do roboty, albo po prostu nic z tym nie będzie, nie ma co liczyć na nieugięte prawa historycznego rozwoju, tak jak jeszcze gdzieś tam na przełomie XIX i XX wieku można było i wielu pośród socjaldemokratów wierzyło. Czy przyszłość ma lewicę? Myślę, że tak, chociaż jako eks-socjaldemokrata nie jestem przekonany, czy tą lewicą będzie socjaldemokracja.